Przemysław Iwańczyk, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku magazynu siatkarskiego. Pozwolą Państwo, że przedstawię moich gości. Tradycyjnie Wojciech Drzyzga, ekspert Polsatu i Sport.pl. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Oraz Jerzy Mielewski z Polsatu. Witam Cię, Jurek. Dzień dobry. Panowie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o reprezentacji Polski do 31 marca. Trener Andrea Anastasi ma podać kadrę na Ligę Światową. Będzie to szeroka, 25-osobowa grupa ludzi powołana na te mecze. Rozmawiałem z trenerem Anastasim tuż przed jego wylotem do Włoch. Był po tournée po Polsce, odwiedził kilka klubów, spotkał się z wieloma zawodnikami. Natomiast o konkretach nie chcę mówić wcale. Rzekł, to moja prywatna sprawa, z kim i o czym rozmawiałem. Zobaczycie ostateczną listę, ale wiemy również, że trener nie znosi półśrodków. Że albo ktoś deklaruje się, że będzie grał od początku do końca i będzie gotowy, by wykorzystywać go na zgrupowaniach w meczach, no albo nie. Wojtek, jaka jest Twoja teoria na ten temat? Przede wszystkim bardzo się cieszę, że nasz selekcjoner zajął się tą sprawą odpowiednio wcześnie, bo okazuje się, że czasu nigdy za dużo. Faktycznie to oglądanie ligi pozwoliło mu na pewno niektóre kandydatury potwierdzić, niektóre zobaczyć po raz pierwszy. Lista jest o tyle sztywna, że ona będzie zmniejszona, zdaje się, do 21 nazwisk do końca maja, więc tutaj trzeba wybrać dobrze, żeby nie zablokować jakby miejsca sobie potem na Ligę Światową, co nieraz miało miejsce nawet przy trenerach, którzy mieli większą znajomość niż Anastasi, bo uważam, że trener Anastasi jednak pełnej znajomości, zwłaszcza młodszych naszych zawodników, mniej znanych na arenie międzynarodowej, nie ma takiej doskonałej. A może się okazać, że właśnie w tej grupie będzie poszukiwał albo będzie musiał skorzystać z tej grupy zawodników w pierwszej fazie rozgrywania. Natomiast, no, że odbywa rozmowy i jakie będą jego działania, to chyba dopiero ocenimy po faktach, bo na razie to są więcej spekulacje. Ja też bym chciał, żeby jego decyzje były podjęte według programu, czyli raz, to do czego namawialiśmy trenera Castellaniego, że on za bardzo pozwolił na elastyczność działań indywidualnie zawodnikom i to się bardzo odwróciło przeciwko niemu i przeciwko reprezentacji. Czyli jest deadline, tak? Jest moment, w którym zawodnik musi fizycznie być przygotowany, a jest pewien okres czasu do tego niezbędny. Kto się nie podejmie wykonania takiej pracy, jakby nie ma prawa grać. Jurek, czy ten okres obserwacji nie przypadł na zły czas? To jest druga runda fazy zasadniczej, bardzo szarpana, bardzo rwana ze względu na europejskie puchary. Zawodnicy, jak możemy się przekonać w każdym meczu, ci, którzy mogą być w kręgu zainteresowań selekcjonera, nie są w najwyższej formie. No to fakt, zdecydowanie. Natomiast 25 nazwisk jest to olbrzymia grupa, tak naprawdę chyba można powołać wszystkich, którzy grają w pierwszych szóstkach w każdym klubie plus ligi i też wyjdzie nam 25 zawodników. Natomiast ważne jest to, co Wojtek powiedział, nie zablokować się graczem, który odmówi gry. Tak, odmówi gry albo znajdzie jakiś inny powód i nie stawi się na zgrupowaniu. Trener Anastasi, co ważne, jeździ, rozmawia, ale myślę, że skończy się na tym i ja bym sobie tego życzył, że wyślę powołanie i będzie czekał, czy zawodnik przyjedzie, stawi się na zgrupowanie reprezentacji, czy też nie i będzie miał wtedy jasną sytuację, czy chce grać dla reprezentacji Polski, czy też nie. Ja myślę, że on jednak nie będzie czekał, że te powołania będą konsekwencją jego rozmów jednak. No bo personalnie spróbujmy to przeanalizować. Były wątpliwości, czy na przykład Paweł Zagumny będzie gotowy, by podjąć to wyzwanie, czy będzie chciał podjąć to wyzwanie od samego początku grać w fazie grupowej Ligi Światowej, chociażby nie czekając na finały. Czy Mariusz Wlazły i Michał Winiarski, bo to były największe znaki zapytania. Pamiętacie, zresztą te dyskusje się przetoczyły, którzy zawodnicy przy jakim selekcjonerze zechcą oddać serce dla kadry. No właśnie, o tych trzech nazwiskach chciałbym porozmawiać. Waszym zdaniem oni będą? Znaczy, zanim o nich trzech, to jeszcze to, co Jurek nawiązał. Ja bym sprecyzował, albo przynajmniej byśmy chyba chcieli tego sprecyzowania. No, najpierw negocjacje, potem wysłanie powołania. Też tak myślę. Bo odwrotnej kolejności, jeśli mają się pojawiać kolejni zawodnicy na już powołani, czyli zgłoszeni, czyli zablokowani i teraz negocjować, a jeśli negocjacje nie pójdą w dobrym kierunku, to co, tracimy kilka miejsc, bo niektórzy zawodnicy nie podejmą. No, cała trójka ma różne powody, żeby być indywidualnie traktowana. To nie ulega wątpliwości. Natomiast jakby skalę i jak może być traktowana indywidualnie, do jakiego stopnia, no właśnie po to jest taki trener. No, po to zawołaliśmy i zatrudniliśmy trenera, jednego z najwybitniejszych, z ogromnym doświadczeniem jako selekcjoner, żeby potrafił raz, że namówić,
pokazać program, który jest do zrealizowania dla takiego zawodnika, pokazać cele sportowe, no swoje też jakby wymagania, no i przy tym stoliku się rozmowa kończy, potem zaczyna się praca na sali.